Siemanko gołąbeczki, zobaczcie, całą noc padało, rano wstajesz, dalej pada, także Stanisław odwołany, szkoda drogi. Pudełko na jednego gołębia mam, mogę sobie coś kupić. Dobrze, że Wyszków jest tu blisko, to przynajmniej pokarmę jakąś podjadę sobie. Za 8:06, zobaczymy, może coś będzie na targu. Jakiś jaśniak z jeden, może samczyk. Najpierw zakupiłem pokarm. No targ w miarę jak na taką pogodę jest. Co to jest? Jaka cena? Najlepszy zakup. Kurwa, takie się kupuje gołębie. U bratu nałapałeś? Tak. A po co mam te śmieci? Transule? Kunczat. Budapeszt. Co to jest? Jaka cena? 150 zł. 150. Maściuchy. W jakiej cenie te maściuchy? 300 trzeba zapłacić. Tam nie można. Jas. W jakiej cenie takie jasne? W przedziale? Trzy dyszki. Widać czy nie? Widać. Zeszłoroczne. No te żółte to chyba nie, te żółte to jakieś starsze. Nie, te to dziadki. Ale jeszcze lężne. Jeszcze lężne. Jeszcze lężne, jeszcze dobrze się wplikają. Pełno deresiów. Te pawie mi interesują najbardziej. Te z żółtymi ogonami. To jest z czerwonym ogonem. Czy tam z czerwonym? Jaka cena? 6 dyszek. To jest tylko sami. Aha. Jastrząb nie wybrał? Takie delikatne. Jastrząb nie wybrał? Stówkę. Nie wybrał jastrząb? Co? Ja nie, ja mam cały czas zamknięte. Od listopada jak zamknięte, tak cały czas. Co takie małe? No takie muszą być. Muszą być duże. Nie. Cicho, cicho. To jest para? Czy to są dwie samiczki? A, samczyki jeszcze muszę samiczki. A jaka cena tych samców? 150 zł. Po 150. A samica? 200. 200. I co ty z czego masz, jak nagrywasz? Ja? No kurwa, śmiechy. Śmiechy, chichy, ludzie sobie popatrzą. No, żeby wyszłaś na jakieś diabła mi tu nie sprowadzi. Diabła. Ładne łapcie. Samczyk. Ten samczyk ma tą oprawę taką wszystko. No. Ten drugi samczyk. Aha. To jest ładny. To jest kostnik. Coś za coś. Właśnie. Siódma. Nic ciekawego na targu nie było. Jabłka były tylko dobre. Moje ulubione, zobaczcie, rzadko spotykane. A nie te. Te. Malinóweczki. Moja ulubiona rasa. I jajeczka od znajomego. Bardzo dobre. I lecimy, to zwalimy. Pada jeszcze? Jeszcze pada. Poszła już na górę, słuchajcie. Ostatnie parę perłowych się chyba. Zobaczymy. A nie, to przecież jasne. A perłówka ze znamieniem na tym oku. Parę jak złota. Proszę Państwa. Dwa, one takie burki najbardziej takie są, ale perłowe. O, tutaj chyba się w końcu. W końcu będę miał samca łomżyńskiego ze zwykłą groszką. A te? On wesolutki. Ale widzę, że ona to jak... Jak na szpilkach stoi.
pada już 24 godziny chyba. Zobaczcie, non stop. I z większymi i z mniejszymi kropelkami atakuje, ale tak się już widno robi. Może przestanie. No ma dzisiaj już się uspokoić. Także Stanisławów nie wypalił. Jak osiadł mój samochodzik. Karma zakupiona. Starczy na 2 tygodnie. Ziarno już rozsypało mi się, ale pocztowe są głodne. Jak je otworzę, to zaraz to wszystko przyjdzie. No, rozjaśnia się, przejaśnia się. Jastrząb przed chwilą wziął dzikusa z drzewa. Widziałem, jak z nim leciał, także można sobie śmiało poganiać. Chyba że przyjdzie drugi jastrząb. Machnę tak od oka, żeby sobie popatrzeć chwileczkę, bo mam te 5 minut. Tyle jest gołębi w oganianiach, tam tyle się nie chce zerwać. No i jeszcze z 10 na jaka siedzi. Zaraz pocztowe do nich wypuszczę i niech chadają cały dzień. Jutro, i zobaczcie, już na głowie się lepa. Z jajek trochę powypędzałem. Ale dobra, nieważne. Pocztowe wypuszczę. Niech sobie wyżrą to, co się rozsypało, bo nie lubię, jak na ziemi tak leży. O, a poczcie tu nasypałem słomy. Już troszkę pozbierałem. No to też na jajka siedzą. Lećcie, lećcie, lećcie. One są najweselsze, tak jak na ostatnim filmie. O, już winerka tu włazi. Żeby perłowe ją do drogi. Muszę z tym winerem wsadzić. A, zobaczcie, w fotopułapce coś się złapało. Pokażę. Jaki okaz. Ładnie go zeżarło coś. Przynajmniej się posiliło. No i złapał się w fotopułapkę pierwszy okaz. Nie, to nie żbik, to jakiś rudzielec chyba. No i pocztowe sobie polatały, wszystko sobie polatało. Sobie będzie gruchało teraz. No zaraz już poczta idzie, tutaj mi to wyżre. Pocztowe to jak kury. Wszystko zjedzą. Na razie miedzonka nie sypie. No i zobaczcie, coraz widniej się robi i coraz większy deszcz pada. Nieszczęście. Zaraz będziemy narzekać na suszę, bo to u nas to tak jest. Albo susza, albo deszcz. No ale zimy nie zapowiadają. No, to jest niesamowite na razie. Dobrze, młode się wykluły, będą w piórach, to może tak nie pomarzą. Najgorzej, jakby teraz coś przyszło. A jak pojedynek młody siedzi, to jest bardzo słabo. Dwa, zawsze jeden drugiego grzeje, ale no już poczta sobie wcina pszeniczkę. Teraz lęgi się zaczęły, to im już zmniejszam ten jęczmień. Dodaję więcej pszenicy. No i mieszankę i zaraz kupię jeszcze dla niosek kurek. Jak to się nazywa? W tamtym roku też dawałem. Bardzo dobrze się chowały młodziaczki. Kurka. Oczywiście tylko i wyłącznie naturka. W gradulacie. Taka natura teraz. Godzina 11. Przyjechałem, te gołębie cały czas latają w górze. Proszę Państwa, latają w to i z powrotem. Wy co tu się tak podrywają? A to chyba jakiś malutki jastrząbek je płoszy. No, nie są takie głodne te pocztowe. Musicie to wszystko wyżreć, przykro mi. No, już tu pocztowy w las, zaraz winer będzie miał łeb jak sklep. I stoi tyle.
Nara! Chłopaki już kończą, dzisiaj godzina 13. W sobotę wystarczy. Zobaczcie, tu będzie mój salon. Malutki ten salonik taki. Ale tu duże okno. Tu duże okno. I tu ogromne okno. Pół ściany to okno. Nie mają co murować. Tu kominek. Tu kuchnia. Z salonem oczywiście połączone. Okno. Tu będę sobie gotował. I patrzę na bażanty. Fajnie. Dobra, do gołąbków. Zobaczcie, jakie tu będą okna. Tu będzie tylko słupek ten. Tam kominek, gdzie te druty wystają. Tu będą wszędzie okna. Tu takie wielkie okno. Będzie widać na wylot. Słoneczko przyjdzie z tej strony. Ale piękny, zobaczcie, nad samym gołębnikiem. Ale co on tu, ale widać, że ma biały ogon. Bielik. A gołębie? 50 razy się dzisiaj podrywały. No. Sobota trwa. Żadnych obcych nie było widać. Nic się nie działo praktycznie, cisza. Wszyscy już wiosennie patrzą na swoje gołębie, jak klepią sobie na ziemi, jak sobie jedzą. Spokój i cisza. A ja właśnie zaraz idę na górze, mam dwa ciemne i Budapeszta, zaraz je wypuszczę i pogonię wszystko, co mam. A później wypuszczę sobie te, niech sobie latają. O, moja para srebrniaczków. Parzyć mi się ich nie chce, tego jednego z kantami, taki brzydki był, tego nawet nie wypuszczam, tylko gdzieś go wywiozę po prostu, albo komuś go oddam. A te dwa, o, dokładnie, będę tak przechowywał, nie chce mi się ich parzyć. Tego siwego złapałem tydzień temu, zaraz pójdzie w górę. A ten drugi troszkę duży, ciemny to duży siedział. No ale już jest po południu, także no już go pocztowy tam zaczęły atakować. Nie, Budapeszt zaraz pójdzie w górę, patrzcie. Taki, bystry. Popędzić trzeba to od razu. Tak jak mówiłem, zerwał się Budapeszt od razu. Zobaczcie. No nie są zwykłe gołębie. Od razu widać po gołębie. Ciemny to by został, a Budapeszt od razu się rozglądał. Ale jak zostanie, to zostanie. Jak nie, to nie. Zobaczcie, jak Budapeszt chodzi. Przecinak. A wtedy sam usiadł do mnie. Pójdzie na Łukasza? To może być Łukasza. Poszedł. Tu moja petarda. A ciemny? Ciemny tu klepie. Ciemny też wtedy ładnie chodził. A co to na targ wieś, kurwa, jak to? Budapeszt mi się podoba, że tak chodzi. Ciemny to samica mu da ci para. Dobra. Troszkę są głodne. Od rana chyba pszenicę wyżarły. Nikt nie gania już, zobaczcie, wiosna.
obserwować te. O, ciemny lata tu. Ale ma ten swój taki a Budapeszt. Nie wiem, albo wpadł w głębie. O, ciemny teraz spada. Albo poszedł. No ale tak to można obchowywać i migania. Cisza, spokój. Ciemnemu dałam samicę, tylko jak się przechowa delikatnie. No ale gołąbki troszkę przygłodzone są i można nad nimi panować, a tak by w budzie wszystkie siedziały. A jeszcze dzisiaj ten jastrząb jedzie się tutaj parę razy stresował, widziałem. O, Budapeszt był chyba. Chyba to ten. Ten? Nie, ten na pewno nie, ten zobacz. Nie, to mój. Od jajek. No i nie wiem, czy tamten jest ciemny, chodzi tu, ale... A Budapeszt pewnie poszedł gdzieś. Zaraz zobaczymy. Nie, jest w głębiach. Schodzą, ale zobaczcie, jak fajnie schodzą. One troszkę przerażone są. Jest w głębiach, tak. Zaraz będzie uciekał. Nie ma go w głębiach, tam jest, zobaczcie. To moje uciekają jak obce. Zobaczcie, jak chodzą. No ciekawe. Poszedł. O, tu nad drzewem teraz będzie wracał. Ciemny jest tu. Pierwsze nie siadają, także dobrze. No zobaczymy. Ciemny siedzi. Oblatany. Kto tam gonił? A Budapeszt pięknie chodzi. Nie, nie przeszkadzasz. Po Budapeszcie tylko została spinka do zawieszenia. Spinka do zawieszenia dla głębiarzy jest jak skalp. Ciemny jest tutaj, zobaczcie, gruch, a nie, to samiczka, to do niego samiczka jest. Tu mam dla niego samiczkę piękną. Widzicie? Parę idzie, on tam jest. Budapeszt zawrócił, poszedł na Łukasza teraz, jak przecinak, i już się nie pokazał. Może jeszcze tu kółko gdzieś zrobi. O, bo głębiej patrzą. W tamtą stronę. Nie ma. Znaczy wypuszczony, on tam siedział na górze więcej niż tydzień, na pewno. Budapeszta w niedzielę złapałem, a dzisiaj jest sobota. To ciemny posiedział tam troszkę dłużej. Chodź, on jest, tu jesteś. No i z 2-1 wrócił i można powiedzieć obchowany na tą chwilę. Na żerowanie sobie zleciał. Czyli połowa, czyli dobry wynik. Ten Budapeszt, jeszcze mówię, może się gdzieś pokazać. Te gołębiny się są przestraszone, zobaczcie. Dwa dzikusy przeleciały i już się poderwały. To ja to do klatki wrzucę, te ciemne. Moment się zaparzą, tak mi się wydaje. Chociaż ona jest najbardziej oporna samica, jaką chyba miałem. Może jutro na Skierniewicach samców sobie jasnych dokupię, tak w kit byli jakich takich. Żeby były, o zobacz, jaki wesolutki. Plecy ma nierówne. No ale to... Ja ciemnych nie przyniosę na pewno.
Masz jaki wesoły ham. Budapeszt. Brzydkie się robią z czasem takie łaciate. No tam jej troszkę, ale te to wyjątkowo łaciate. Ta jest 22 roku. No, a ten taki brzydki czerwony nie jest taki brzydki, bo nie zarasta. Słyszycie? Jak żaby robią. Dobra, 16:38. Za 20 minut będzie ciemno. Wypuściłem jeszcze je na zewnątrz. Ciemniak chyba jest tutaj gdzieś. Jutro może go wrzucę do parzenia, chyba że tata mnie uprzedzi. I spotykamy się w Skierniewicach. Pozdrawiam. Trzymajcie się, cześć.